Dzisiaj wydajemy 3,5-4 tysiące złotych. Jak ja bym miał do wydania tyle pieniędzy, to tak, sex, drugs and rock and roll w moim wieku już niespecjalnie. Chyba silnik w samochodzie, wtryskiwacze, tam mi trochę coś popuszcza. No to chyba w tą stronę bym poszedł, ale to ja. Natomiast są wśród nas tacy, którzy chcieliby wydać takie pieniądze na telefon. I mają dylemat, czy kupić, co mi się tu wyciągnie. O, Samsunga Galaxy S9 Plus i to są te 4000, czy Huawei P20 Pro i to jest te 3500. W Samsungu mam kartę służbową, w Huawei mam kartę prywatną. Samsunga używam od 2 tygodni, Huawei od czasu francuskiej, paryskiej premiery to będzie jakieś 3-4 tygodnie, nie pamiętam, nie mam głowy do dat. No i tak, z jednego i z drugiego telefonu dzwonię, wysyłam SMS-y, MMS-y, sprawdzam maile, używam ich nawigacji. Samsung to był Warszawa, Rzeszów, Warszawa, w Huawei'u Warszawa i miejscowości pod Warszawą. Oglądam filmy, oglądam YouTube'a, słucham muzyki, Spotify i aplikacje muzyczne plus radio internetowe. Co jeszcze? No i robię zdjęcia. Robię zdjęcia i kręcę filmy, tak? I zawsze się zastanawiam, po który telefon sięgnąć najpierw. A i tak zawsze jak sięgnę po jeden, to później sięgam po drugi, żeby porównać, jak one te zdjęcia robią, bo cały czas pewny nie jestem, który z nich robi te zdjęcia lepsze. No, więc takie są moje kompetencje. I jeszcze jedna rzecz. Samsung ma troszeczkę pod górkę w tym wypadku i w tym porównaniu generalnie, w tej sytuacji, jaka jest w tym momencie na rynku. Dlaczego? Dlatego, że S9 Plus to jest modyfikacja bardzo udanego modelu S8 i S8 Plus. Tutaj nie ma żadnej rewolucji, tutaj są ewolucje typu właśnie o przestawienie czytnika linii papilarnych w miejsce, w którym on powinien być od początku, albo danie dwóch przesłon, ale to i tak nie będziecie tak naprawdę wiedzieli o tym, w którym momencie telefon robi jaką przesłoną zdjęcia, więc to jest bardziej taki marketing, chociaż pewnie jakiś tam wpływ na zdjęcia ma, albo nawet na pewno, a nie chociaż. Natomiast w przypadku Huawei P20 Pro to jest rewolucja. Poprzednik P10 Pro, Mate 10 Pro, no wiecie, o jaki telefon mi chodzi. To jednak zupełnie coś innego niż P20 Pro. P20 Pro jest bardzo, bardzo do przodu w stosunku do tamtego telefonu i mówię tutaj o wszystkim, o zdjęciach i o wyglądzie, budowie, konstrukcji. No to jest jednak jakaś tam rewolucja. Dlatego tutaj łatwiej będzie powiedzieć o tym telefonie, że on jest bardziej do przodu niż Samsung, ale pamiętajcie, S9 Plus też jest cały czas świetnym, naprawdę świetnym telefonem. Oba są dobre, który wybrać nie jest łatwo. No więc kończę nudzić i co, zapraszam tam do pokoju, do biureczka, pooglądamy sobie z bliska te telefony i ja powiem, jak mi się je używa. To co, zaczynamy w takim razie. Zacznijmy od uruchamiania telefonu, bo zanim zaczniemy go używać, no to trzeba się tam do środka dostać. Jak to wygląda w Huawei? Po pierwsze, czytnik linii papilarnych, tutaj na dole, który działa tak. Przyciskam i już jestem w środku. Lepiej nie działa żaden czytnik linii papilarnych na rynku. Huawei po prostu w tym jest najlepszy. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak odłożę na chwileczkę telefon, a później go podniosę, to on się wybudza. O, jak zobaczy moją twarz, to natychmiast się uruchamia. I to działa, powiem Wam, doskonale. Do tego stopnia, że ja w zasadzie nie używam tutaj czytnika linii papilarnych, bo ja po prostu biorę telefon. O, i on się uruchamia. W tym momencie nie uruchomił się, bo zasłoniłem go aparatem, ale widzicie, no to działa fantastycznie. Kiedy używam czytnika? Czytnika używam, kiedy jest ciemno. Wtedy rozpoznawanie twarzy nie jest takie super, wtedy trzeba przyłożyć palec. Oho, zaczyna się. Tu jest karta służbowa. Tu jest karta służbowa i ja będę odbierał telefony teraz, więc przepraszam bardzo.
Mówiłem wam wcześniej, że tam jest karta służbowa, tak? No to widzicie, jak to teraz wygląda. Na czym żeśmy to stanęli? Aha, na tym, że w zasadzie nie używam czytnika linii papilarnych w dzień, bo rozpoznawanie twarzy działa doskonale. Podobno można, ponieważ to jest rozpoznawanie twarzy, tutaj telefon nie skanuje nam żadnej tęczówki, więc podobno można ten telefon wybudzić tak samo zdjęciem. Ale ja no niestety nie mam w tym momencie zdjęcia, natomiast ja próbowałem to robić, wydrukowałem sobie zdjęcie i mi się nie udało. Więc ja tego potwierdzić nie mogę, ale może ktoś może i dlatego tak mówi, nie wiem. No i to jest wybudzanie Huawei P20 Pro i dostawanie się do środka. A jak to wygląda w Samsungu? W Samsungu wygląda to troszeczkę inaczej, bo mamy czytnik linii papilarnych tutaj, który już nie jest z boku, tylko jest pod spodem. On mógłby być troszeczkę niżej, wtedy byłoby trochę łatwiej nam tam sięgnąć, ale i tak jest nieźle, tak? Natomiast ten czytnik, tak jak tutaj zobaczycie, tak jak widzicie, on bynajmniej nie jest najszybszym czytnikiem na świecie. Chwilkę trwa, zanim telefon się nam uruchomi. O, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Można użyć skanera twarzy, a w zasadzie owalu twarzy i skanera tęczówek. Jak to wygląda? Jak ja to robię, bo to jest fajna rzecz. Trzeba dwa razy sobie kliknąć tutaj w ten kwadracik. Wtedy wybudza się nam ekran. O, no i widzicie, jeżeli telefon widzi nas odpowiednio, tak jak teraz mnie zza kamery, wtedy telefon się włącza. O, no i to działa nie najgorzej, aczkolwiek jest to gorsze niż w Huawei. Być może bezpieczniejsze przez to skanowanie tęczówek. Tutaj w ogóle nie dyskutuję. Być może jest to bezpieczniejsze, a może nawet na pewno jest to bezpieczniejsze. Natomiast nie jest to takie szybkie i tym telefonem trzeba się czasami trochę pobawić, dobrze go ustawić naprzeciwko naszej twarzy, żeby się ten telefon wybudził. W Huawei jest to szybsze. No i przede wszystkim to, że w momencie, kiedy podnosimy ten telefon z biurka, on już nam się wybudza, no to skraca czas niesamowicie, a tutaj musimy użyć albo tego przycisku, albo tutaj tego kwadracika, co jest jeszcze, albo dwa razy kliknąć, albo dłużej przytrzymać, co jest jeszcze złe. O, w ten sposób bym to powiedział. Tutaj, żeby ten kwadracik był włączony, musi być włączony Always on Display. Jeżeli Always on Display nie ma, no to tego kwadracika też nie ma i nie mamy w co kliknąć, nie mamy czego przytrzymać i wtedy musimy tylko i wyłącznie używać tutaj tego bocznego przycisku. A Always on Display, o czym będę mówił później, zżera nam baterię w Samsungu i to zżera nam w tempie dosyć dużym, co przy nie najlepszej baterii generalnie w Samsungu, no nie jest fajne. O, tak bym w ten sposób to powiedział. No ale cóż, i w jednym i w drugim telefonie jakoś się tam do środka dostaniemy. Ja osobiście wolę Huawei'a, to wszystko w Huawei'u działa szybciej, bardziej bezproblemowo. O, także tutaj bym ocenił 1-0 dla Huawei'a. Ale to ja, wy możecie ocenić inaczej. To co, to jedziemy dalej i porozmawiamy o budowie. Budowa w Huawei'u, no to tak, nie wiem, czy ja mam mówić, że on jest podobny do iPhone'a X? Może nie będę mówił, bo to wiadomo. Ma tego nieszczęsnego tutaj notcha, czy jak to się tam nazywa, te uszy, wycięcie, cokolwiek. I teraz tak, mi generalnie się nie podobało to, natomiast jak zacząłem używać telefonu z takim wcięciem, czy wycięciem, to zupełnie mi to nie przeszkadza. Naprawdę nie zwracam na to absolutnie uwagi. Natomiast jeżeli komuś by to bardzo przeszkadzało, no to wtedy może sobie to wcięcie tutaj wyłączyć. No i to wygląda wtedy tak. I wtedy mamy taką górę, ładnie tutaj zaokrągloną, taki dół i generalnie mamy taki telefonik. Ja tego wcięcia używam, bo ono zupełnie mi nie przeszkadza. To jest jedna rzecz. Druga rzecz,
To jest bezramkowość, ramki, proporcje, tak? To nie są 18 na 9, nie pamiętam dokładnie, ale 18 na coś z kawałkiem, nierówne 2 do 1. I te ramki tutaj są, tak jak widzicie. One nie są duże, ale też nie są jakieś minimalne, nie są tak małe jak w Samsungu i dla mnie to zaleta. Dla mnie to jest zaleta, dlatego że jak trzymam ten telefon na przykład wieczorem w łóżku, oglądam sobie YouTube'a albo mecz NBA, no to naprawdę pewniej mi się trzyma ten telefon niż telefon Samsunga i tutaj nie zdarzyło mi się ani razu nacisnąć coś gdzieś z boku, a w Samsungu. A w Samsungu, który jest bardzo ładny i w ogóle tutaj nie ma co nad tym dyskutować, ma ten ekran wielki, ładny, bez wcięcia, ładnie zaokrąglony, to widzicie, że te boki tutaj są takie, że trzymając ten telefon, chociaż on ma tam niby jakieś ramki, gdzie mi ostrość ucieka, jest, że trzymając ten telefon zdarza się, naprawdę uwierzcie mi, zdarza się, mi się zdarzyło kilka razy, nie raz, nie dwa, nie trzy, na przykład oglądając YouTube'a, że coś nacisnąłem i już film mi uciekł, już coś przewinąłem niechcący. No i to jest tak naprawdę moja największa uwaga do Samsunga i moje największe zastrzeżenie do budowy Samsunga. Ten telefon jest ładny i tutaj w ogóle nad tym nie dyskutuję, natomiast po prostu Huawei'a używa mi się wygodniej. O! Huawei'a używa mi się wygodniej, pewniej trzymam go w ręce, łatwiej mi się ogląda na nim filmy YouTube. Tutaj cały czas jednak się boję, że coś gdzieś nacisnę i w dodatku nie tylko się boję, ale naciskam. No więc jakby na co nie patrzeć, w moim takim tutaj rozrachunku 2-0 dla Huawei'a. Ostrość jest, jest. Dobra, jedziemy dalej, a dalej to jest działanie. W Samsungu, cóż my tutaj mamy w Samsungu? O, mamy taki wynik w AnTuTu Benchmark, czyli jakiś wynik gigantyczny. W Huawei'u już szukam, już pokazuję, jest mniej. Czyli tutaj teoretycznie Samsung wygrywa. Praktycznie nie widzę żadnej różnicy. Tutaj jest Samsung Exynos. 8-rdzeniowy i 6 GB pamięci RAM. Tutaj mamy High Silicon Kirin Huawei'owy, zeszłoroczny, czyli nie jakiś tam super nowy, tylko zeszłoroczny, 6 GB pamięci RAM. No i one, mówiąc szczerze, działają tak samo, wielozadaniowość jest taka sama, wszystko tam się ładnie nam otwiera, wszystko trzyma się w pamięci. Nie mam tutaj żadnych problemów. Wszystko tutaj jest. Tutaj też mogę sobie gdzieś tam przelecieć i co? I no, na przykład tutaj i się powinno, nawet tutaj jest lepiej. Więc tak naprawdę w działaniu tych telefonów nie dostrzegam żadnych różnic. Procesora Huawei'a zawsze się tam troszkę bałem, natomiast i to nie chodzi o jego szybkość, ale o jego płynność. Natomiast tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Po prostu nie mam żadnych zastrzeżeń. Tutaj tak samo. Nie wiem, mogę jeszcze otworzyć jakiegoś interneta i zobaczycie, jak się wszystko tutaj wpisuje, jak się wczytuje cokolwiek. No i widzicie, że szybko tutaj. Proszę bardzo. Tak samo szybko. Wszystko jest. No więc w działaniu moim zdaniem jest remis. Naprawdę nie trzeba się bać tego Huawei'a. Minusy u Huawei'a są takie, że nie mam slotu na kartę pamięci, a w Samsungu mam. No i na przykład przy przenoszeniu danych, tak jak mam coś na, mam zdjęcia, mam muzykę, no to tu jest prosto, tak, bo przekładam sobie kartę pamięci z jednego telefonu do drugiego i już, i to tutaj mam. No a tutaj trzeba to wszystko przenosić na piechotę. Oczywiście to się da zrobić, to nie jest jakiś wielki problem, ale jednak troszkę czasu bym oszczędził. I co? No i druga rzecz, ale to o tym może przy muzyce powiem więcej. Czy widzicie tutaj tą dziurkę?
a tutaj tej dziurki nie widzicie, czyli oczywiście tu jest złącze słuchawkowe, a tutaj złącza słuchawkowego nie ma. Dobrze, jedziemy dalej. Ekrany. Ekran w Samsungu, ja wiem, czy jest lepszy. To jest tak, Super AMOLED, ma więcej pikseli na cal, bo 531 i on jest większy, bo ma 6,2 cala. Tutaj ekran jest OLEDowy, ma 6,1 cala, 408 pikseli na cal. No i teoretycznie ekran w Samsungu jest lepszy, ale praktycznie różnicy ja osobiście nie dostrzegam żadnej. W takim codziennym użytkowaniu w ogóle nie. W obydwu telefonach jest dioda powiadomień. W Huawei jest chyba to najmniejsza dioda powiadomień, a tutaj gdzieś na górze jest, w tym momencie się nie świeci, ale uwierzcie mi, ona tam jest malutka, ale nie jest jedno, tylko jest wielokolorowa, więc tutaj plusik, nie dość, że się udało ją tam wcisnąć, to ona jest jeszcze wielokolorowa. No a w Samsungu tutaj jest też na górze i ona też jest wielokolorowa, więc dioda powiadomień ok. No i Always on Display. W Huawei jest, nie używam, ale jest. W Samsungu jest i nie używałbym, gdyby nie to, że muszę używać, bo lubię, tak jak widzieliście, wybudzać ten ekran o tym sposobem, więc de facto jestem zmuszony do używania tego Always on Display. Ok, jedziemy dalej. Muzyka. Tutaj Samsung wygrywa, bo tak jak wcześniej mówiłem, on ma wejście na słuchawki, a Huawei wejścia na słuchawki nie ma i to mi się nie podoba. O, i nie ma co tutaj dużo gadać. Wolę, jak telefon ma wejście na słuchawki. Oczywiście dostaniemy tutaj przejściówkę. Jak jej nie zgubicie, to jest ok. Oczywiście możecie używać słuchawek Bluetooth, ale jak jest dziurka, gdzie mogę wetknąć sobie swoje ulubione słuchawki, to jest mi łatwiej. Jak te telefony grają? Obydwa mają podobne stereo, takie koślawe stereo, to znaczy dźwięk leci tutaj z góry i tutaj z dołu, tak samo jest tutaj, no i no okej, tak, powiedzmy, że okej, znaczy do Axona 7, którego mam, to w ogóle ani jeden, ani drugi telefon nie ma startu, albo do niektórych telefonów Sony, no bo moim zdaniem lepiej jest, jak ten telefon ma tutaj głośniki z jednej i z drugiej strony, no ale rozumiem, że tutaj ta budowa determinuje takie rozwiązanie i fajnie, że w Samsungu to jest postęp, że w ogóle to stereo jest, jakiś czas temu w poprzednich modelach go nie było. Dobra, jak te telefony grają, bo pewnie to was interesuje. Już się tutaj dobieram do Samsunga i do Huawei, a mamy taką samą piosenkę. No więc jedziemy najpierw z Samsungiem. I teraz Huawei. No i moim zdaniem Samsung gra lepiej po prostu, a Huawei gorzej. Prosta sprawa, chociaż jeden i drugi telefon jest dobry, to ten jest po prostu lepszy. To była muzyka, zdjęcia. O, tutaj dużo by opowiadać, dlatego ja może tym razem nie będę dużo opowiadał. Tutaj o, gdzieś jest porównanie moje zdjęciowe, filmowe tych dwóch telefonów. Rozmawiałem z osobami, które znają się na fotografii, ponieważ ja jestem takim fotografem niedzielnym, w sensie pstryknę, nacisnę i mam zdjęcie i się cieszę, że jest ładne. Rozmawiałem z zawodowcami i to jest tak. Zdjęcia z Huawei'a wszystkim się podobają, bo trudno, żeby się nie podobały. Ta sztuczna inteligencja tutaj naprawdę dużo, dużo daje. Natomiast one są troszeczkę takie, jakby był na nie na dzień dobry nałożony filtr. Zobaczcie, tutaj na przykład z dachu robiłem sobie zdjęcia. No i widzicie, to niebo, no to niebo jest niesamowicie niebieskie. Normalne niebo tak nie wygląda. W Samsungu
Zobaczcie, to niebo jest bardziej naturalne, no po prostu. To niebo jest bardziej naturalne. No i to jest tak, że niektórzy z nas zrobią zdjęcie i nakładają sobie filtry, a tutaj tego filtra nakładać nie trzeba. Od razu on jest zapodany przez sztuczną inteligencję. O, taka jest różnica. Czy to znaczy, że to jest lepsze albo gorsze? Nie, to jest po prostu inne. Tutaj też można sobie tą sztuczną inteligencję wyłączyć. No ale już sam fakt, że rozmawiamy o tym, czy ten telefon robi lepsze zdjęcia, czy gorsze od Samsunga Galaxy S9 Plus, który jest fantastycznym telefonem fotograficznym, świadczy o tym, że Huawei odrobił pracę domową i, no i się postarał bardzo, tak? Postarał się bardzo, no a w zdjęciach nocnych to tak, jak widzicie tutaj w tym porównaniu, jak sobie możecie zobaczyć, no to tutaj po prostu moim zdaniem Huawei jest lepszy, a Samsung jest gorszy i też tutaj specjalnie nie ma co dyskutować. Tak jak w filmach, gdzie znowu Samsung robi te filmy, kręci te filmy lepsze i to sporo lepsze, a Huawei tutaj zostawił sobie taką furteczkę, żeby w następnym modelu mieć jeszcze coś do poprawy, no bo te filmy tutaj są po prostu nie tak dobre jak w Samsungu, one nie są złe, one są lepsze niż w poprzednim modelu, tutaj już nie ma tego problemu z łapaniem ostrości, kiedy w tamtym modelu telefon cały czas myszkował i tego się ciężko, w zasadzie tego nie można było oglądać, tutaj już ta ostrość jest trzymana ładnie, no ale nie ma tej stabilizacji obrazu w 60 klatkach na sekundę Full HD w 4K, ta optyczna stabilizacja obrazu w tym telefonie ponoć jest, ale ona przy kręceniu wideo nie działa, może działa przy stabilizowaniu zdjęć nocnych, nie wiem. W każdym razie zdjęciowo to jest dyskusja. Zawsze będzie tak, że jeden obóz będzie mówił, że tylko Samsung, drugi obóz będzie mówił, że tylko Huawei, a jak dla mnie najfajniej by było, żebym mógł mieć zawsze jeden i drugi telefon w kieszeni, bo raz jeden, raz drugi, no obydwa są świetne. O. I tak bym zakończył tą zdjęciową wojnę pomiędzy tymi dwoma telefonami. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bateria. No i tutaj Huawei wygrywa. Tu w ogóle nie ma o czym mówić. Ta bateria w Huawei jest doskonała. Na ile ona mi starczała? Tutaj zobaczcie, miałem 38%, a ekranu włączonego ile? 5 godzin 10 minut i 38% zostało. No więc naprawdę wyniki osiągane tutaj na baterii są imponujące i dwa dni spokojnie z tym Huawei'em sobie przepracuję, natomiast w Samsungu Galaxy S9 Plus takiego luksusu nie mam, tutaj starczy mi tej baterii na dzień, a czasami też było tak, jak intensywnie go używałem, że i w ciągu dnia musiałem podładować ten telefon, no więc tutaj znowu jest ten przycisk Bixby, który cały czas naciskam bez sensu. W ogóle wywalić to dziadostwo, zwłaszcza, że Bixby jest nieużywalne w Polsce. O, tutaj się wyłącza ten telefon. O czym mówiłem? Aha, o baterii. No więc tutaj bateria jest słabsza. Obydwa telefony wspomagają, mają szybkie ładowanie, więc przynajmniej tyle, że jak się nam któryś telefon wyładuje, w sensie Samsung, to włączymy go szybciutko do ładowarki i on w pół godzinki nam już stanie na nogi. Zresztą podobnie jest w Huawei. Naprawdę obydwa ładują się bardzo szybko. Co jeszcze? Śmieszny błąd w Huawei'u. Nie wiem, czy błąd, czy to tak ma być, a jeżeli tak ma być, to źle. Może jakaś aktualizacja to poprawi. No więc widzicie, tutaj trzymanie, może rzeczywiście trzymanie troszeczkę jest gorsze w pamięci tych zakładek niż w Samsungu, bo już ściszam. Oczywiście możemy sobie rozciągnąć ten ekran. Ekran możemy sobie rozciągnąć tak, żeby był duży, ale tylko w tym położeniu. W sensie, kiedy klawisze głośności mamy tutaj na górze, bo jak chcemy to zrobić w tym położeniu, to już się tego nie da zrobić. Zobaczcie. A tak, da się. No więc coś tutaj jest nie tak. O, oczywiście w Samsungu nie ma mowy w ogóle o czymś takim. To znaczy, że niezależnie od... włączoną, w związku z czym tutaj robimy zdjęcia 10 megabitów. Niezależnie od tego, w jakim położeniu oglądamy film na YouTubie, to on się nam rozciąga. Czy to tak?
No, to taka śmiesznostka z Huawei'a. No i co? Tak na koniec, co ja sobie myślę o tych telefonach? No więc tak jak powiedziałem, Huawei ma łatwiej, bo to jest rewolucja jednak, a Samsung tylko ewoluował z już bardzo dobrych modeli. Który ja bym telefon wybrał? No chyba jednak wam nie powiem. Musicie sobie sami wybrać. Tak naprawdę i jeden, i drugi telefon jest świetny. Fajne jest to, że tym modelem Huawei chyba skończy takie dyskusje. Ja tam mam swoje ulubione fora i na przykład tam dosyć często jest taka fora samochodowe na przykład i tam jest dosyć często taka mowa, kupiłbym jakiegoś flagowca, ale co kupić, czy Samsung, czy iPhone, czy LG, czy Sony? No bo nie Huawei'a, tak? No to tutaj już nie ma w zasadzie takiej dyskusji, no bo nie Huawei'a, bo zupełnie nie ma powodu, dla którego tego Huawei'a miałbym nie kupić. No i ja bym zaryzykował chyba stwierdzenie, że jakbym miał wybierać, to wziąłbym tego Huawei'a i się nie bał, bo wygląda na to, że ta sztuczna inteligencja i wszystko, co Huawei tutaj zrobił, no to jest okej, tak? A Samsung jest cały czas świetnym telefonem, tylko troszkę droższym. No i przez to, że to jest ewolucja, a nie rewolucja, no to tego efektu wow w tym telefonie niestety nie osiągniecie. No i to tyle. To tyle mojego gadania. Nie pokazałem wam, jak wyglądają tutaj środki, czyli te ustawienia. Wybaczcie mi, ale już robiłem to na swoich kanałach i w telefonach z telefonami Huawei'a i z telefonami Samsunga. Tutaj gdzieś spróbuję coś wrzucić, żebyście sobie mogli zobaczyć jakiś starszy film, bo tutaj wiele się nie zmienia. O, i już. Jeżeli się podobało, a mam nadzieję, że się podobało i mam nadzieję, że komuś pomogłem dokonać jakiegoś wyboru, to co? To zostawcie łapkę w górę. Czy mój palec jest ostry? Jest. Tak, więc zostawcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło, zwłaszcza, że kilka telefonów jeszcze w zapasie mam i jeszcze troszeczkę o innych telefonach za jakiś czas poopowiadam. No, to dzięki wielkie, do zobaczenia, do następnego razu. Hej, cześć! Hej, to jeszcze ja zapomniałem powiedzieć o kilku rzeczach, to zrobię teraz taką małą dogrywkę. Po pierwsze, Huawei. Jak się nawigować po telefonie, poruszać po telefonie? Ja robię to czytnikiem linii papilarnych. Jak widzicie, tutaj nie mam żadnych klawiszy funkcyjnych, tylko wszystko robię czytnikiem linii papilarnych. W lewo albo w prawo to są ostatnie aplikacje. A lekkie dotknięcie to jest ruch wstecz, a dłuższe przytrzymanie to jest powrót do strony głównej. Szkoda, że nie można uśpić telefonu dłuższym przytrzymaniem, tak jak to jest na przykład w niektórych Motorola'ch, Lenovo, Zukach, chyba, tak mi się wydaje, na pewno w Zukach, a w Huawei'u nie, no to szkoda. A w Samsungu mamy tutaj trzy przyciski na dole. Możemy zmienić kolejność. Mamy tutaj tak samo taką kropeczkę. Jak w tą kropeczkę walniemy, to one wtedy nam znikają, a jak przesuwamy do góry, to wtedy się pojawiają. Jezu, jak mi ten telefon spadnie, to ja się nie wypłacę. No i to tyle jest, jeżeli chodzi o nawigację. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, to jest to, w jaki sposób rozmawiamy przez te telefony, bo to jest ważne. Ważne dlatego, że w obydwu tych telefonach to jest ponadprzeciętnie dobrze. Naprawdę rewelacyjnie słychać nas i słychać rozmówcę i w Samsungu, i w Huawei'u, i na zestawie głośnomówiącym. Słychać wszystko tak samo, wręcz doskonale. O, no i to tyle. No i teraz to już chyba powiedziałem wszystko, chociaż wszystkiego pewnie nie powiedziałem, bo jakbym miał mówić wszystko, to strasznie długo by to trwało, ale chyba wszystkie najważniejsze rzeczy powiedziałem. No i to tyle. Do zobaczenia, do następnego telefonu. Cześć!